dzień dobry, piątek. Dzisiaj będzie inaczej, ponieważ na początku to chcielibyśmy Wam bardzo podziękować za multum wiadomości, które od Was otrzymaliśmy wczoraj i dzisiaj w nocy. Za słowa wsparcia, za ocenę tych pań, zachowania tych pań, smutnych pań. Ja tu nie będę cytował tego, co piszecie na ich temat, bo reagować hejtem na hejt nie ma sensu, więc pozostawimy to sobie. Tylko różnica jest taka, że Wy potraficie to napisać z imienia, a te panie niestety muszą się ukrywać jak szczury w kanałach, działać pod osłoną nocy, ponieważ to one się najbardziej boją hejtu, krytyki. Wstydzą się po prostu tego, co robią i muszą działać pod jakimiś dziwnymi nikami, pod tożsamością innych twórców, ponieważ podbierają wizerunek, dają sobie na awatary i w ten sposób działają. No niestety, smutne, sfrustrowane panie. Chciałem powiedzieć tylko tyle, że zarówno my, nasza trójka, plus króliczki, których jeszcze nie uczepiliście się, ale prawdopodobnie kwestia czasu, jak i setki tysięcy naszych obserwujących, podziękujemy Wam. Ja już tam do Was nie będę zaglądał, do tej Waszej dziupli, do tej Waszej nory, do tego Waszego kanału. Piszcie sobie w tą piętnastkę, co chcecie. Prawdopodobnie za niedługo przerzucicie się na kogoś innego, no bo wiecie, jak nie ma atencji, to jaki sens pisać? Także dziękujemy Wam, życzymy. A zresztą, czemu ja mam Wam życzyć miłego dnia? Wam akurat nie życzę miłego dnia. Także do widzenia. Nie, jak źle powiedziałeś. Mówimy Wam, żegnajcie. Tak. Żegnajcie kanałowe szczury. Tak. Bo nie macie odwagi się pokazać. Zresztą same to piszecie, że się nie ujawnicie, że działacie pod osłoną. Coś w tym jest. Także dziękujemy Wam, a my zaczynamy ten piękny dzień. Proszę bardzo, słońce wyszło, zaczyna się piątek, piąteczek, piątunio. Może Marzenka nam coś tu zaśpiewa? Nie. Tydzień temu zaczęłaś ostro. Może Wam oszczędzę tego śpiewania dzisiaj. Od rana, ale życzymy Wam miłego dnia i oczywiście wpadajcie. Wam, czyli naszym obserwującym, nie smutnym paniom. Bo ich już nie ma, pożegnałeś je. Bo ich już z nami nie ma, ja tam nie wchodzę, Wam nie będę głowy zaprzątał. To co było, to było, co powiedziane. Jedno trzeba tylko pamiętać, że z hejtem, nienawiścią zawsze musimy walczyć, musimy stawiać opór. I pamiętajcie jedno, że najlepszą karą dla hejtera jest to, że się nie poddajemy, robimy swoje i on w pewnym momencie traci grunt pod nogami i kontrolę. No i jedynie co musi, to jak klesz przerzucić się na kogoś innego, bo inaczej nie będzie miał pożywki. Ale ja jeszcze powiem więcej, te panie stosują agresję. Ale nie, pani już zostawi. Ja ogólnie o hejcie. Tak. Słuchajcie, hejt to nie tylko internet. Hejt to życie. Sami pisaliście, nawet niektórzy aż tak nam chyba ufają, że napisali o tragediach, jakie były w ich otoczeniu, że z powodu hejtu ludzie sobie odbierali, no niestety wiadomo co, najgorsze co może być, właśnie przez takich idiotów, przez taki szczur, przez takie szczury, przez takie osoby. Tak. Trudno powiedzieć osoby, bo ja Wam powiem, jestem brutalny, ale ja bym nawet ich nie porównał do zwierząt z racji tego, że zwierzęta jak coś robią, to robią w konkretnym celu. A te osoby to robią tylko dla własnej satysfakcji, z powodu własnych problemów, z którymi nie dają sobie rady, więc rzucają się po prostu jak hieny na innych. Także z hejtem musimy walczyć i my będziemy walczyć, będziemy o nim mówić. To nie jest pożywka dla hejterów i nie będzie nigdy. Bo wiecie, grunt to pokazać im, że mamy ich głęboko. Tak. A dzisiejszy dzień, proszę bardzo, piękny, słoneczny się zapowiada. Chociaż weekend ma być deszczowy. Na dworze całe 8 stopni, przynajmniej tyle pokazuje termometr. Zaczynamy go wspólnie, piątek, piąteczek, piątunio. A dzisiaj trochę inaczej będzie, ponieważ tak, teraz idziemy wiadomo na śniadanie, a potem idziemy na stare mieszkanie, słuchajcie, bo tam stała się sytuacja jakaś taka awaryjna, poważna. Mianowicie musimy spuścić wodę z boilera, ponieważ boiler, no jak to boiler, ząb czasu go dotknął, tak, się rozszczelnił,
ale wiecie co, jest wszystko pod kontrolą, bo woda jest zakręcona, dopływ wody, także ten, ale trzeba tej wody się pozbyć z tego bojlera, trzeba to spuścić, trzeba to zabezpieczyć i uruchomić wodę przede wszystkim, żeby można było z niej korzystać. Mamy mokrą robotę. Tak, mokra robota przed nami. Także to jest pierwszy plan. Drugi plan to będzie taki, że będzie trzeba jechać do sklepu budowlanego po właśnie elementy, żeby móc to tam wszystko połączyć i zrobić, ale wcześniej tego nie zrobię. Jak wiecie, nie zdemontuję starego i nie będę wiedział, co mi będzie potrzebne. No i dzisiaj będzie jeszcze nagrywany przepis na pyszne domowe kokosanki na miodzie. Także to już w późniejszej części dnia. A teraz zaczynamy ten dzień. Wam życzymy jeszcze raz miłego dnia i widzimy się później. Rzeczy martwych, ta kafelka się musiała pojawić. Dzień dobry, piątek, 10 listopada. Za oknem stopni u nas 8, w aplikacji 6. Witamy Was serdecznie. Zachmurzenie umiarkowane, bym powiedział. Zaczynamy piątek, piąteczek, piątunio. Piękny dzień. Tu Was jeszcze z nami nigdy nie było. Mianowicie jesteśmy dalej w Chorzowie. Dzielnica Chorzów-Batory. Jak byłem dzieckiem, moja mama tutaj w tej okolicy miała sklep spożywczy. Później to się wszystko pozmieniało. W każdym razie dotarliśmy, bo Marzenka musi do sprawy załatwić, do Chorzowa Batorego. Chorzów jest trochę rozległym miastem, nie? Tak nawet. Dużo ma tych dzielnic. Batory, Chorzów Stary, Centrum, Chorzów Drugi. Tak. Co tam jeszcze? Ale szczerze mówiąc, najmniej chyba Batory tak to znam. Tak? No, ale Chorzów Stary też. No, nie, no ja właśnie... To takie główne jakby... ulice. Nie no, ja trochę Batory tak kojarzę, znam, bo tak jak mówię, no jak, jako dziecko tu się przebywało. Właśnie w tej okolicy, tu za tym kościołem tam. Tak? Na ulicy Farnej. Też jest liceum na ulicy Farnej, znane w Chorzowie. Jeszcze trzeba pamiętać, że w Chorzowie Batorym działała kiedyś huta, fabryka bombek. Też była, ręcznie robili piękne bombki. No wiadomo, z czasem to się wszystko pozmieniało, teraz na terenie huty są jakieś sklepy. Jakieś tam firmy działają jeszcze chyba, ale tutaj jako tako już nie funkcjonuje. No. Tak, Marek nowy odsłonie. Słuchajcie, z domu wychodziłem. Możesz mnie tak nie zaskakiwać? Mówię, co to za facet? Z domu wychodzę, mówię, zimno, założę czapkę, a szukałem tej czarnej, ona była w aucie. Ale zabiorę ta o wiele lepsza niż ta czarna. Tak? No. A ja to jakoś lubię, chociaż wygląda w niej może śmiesznie. Ale tej czarnej wyglądasz mniej. Może. Tylko ta jest dużo grubsza i cieplejsza, ale ta niebieska. Ale chyba ostatecznie nie liczy się wygląd, tylko... No komfort. No, komfort. To jest, słuchajcie, podstawa. Przynajmniej w mojej ideologii. Podstawą jest komfort, własny komfort, a nie żeby się podobało innym, bo co mnie to jak widzę. Ja, na przykład niektórym się podobają swetry wełniane, nie? O, ja bym ale takiego nie założył, słuchajcie. Tak. Bo to tak gryzie, przynajmniej mnie, że masakra. Ja pamiętam, jak byłem dzieckiem, mam zakładała swetr nawet na koszulę. Taki wełniany, koniec. Marek stawał i się nawet nie drgnął. Tak to gryzło, no. Okay. Także... szapka, ale ja wam jeszcze coś pokażę. Co, bo ja w kieszeniach po prostu tarabanie. Proszę bardzo. To jest taka metoda na upychanie w kieszeniach, nie? Ale raz na jakiś czas trzeba w nich porządek robić i właśnie to. I tą czapkę, słuchajcie, też do kieszeni wcisnąłem. I teraz wchodzę z Marzeną. Patrzę, kieszenie wypchane tymi czapką i okularami. Ale ja wam powiem, a propos kieszeni, Marka. Ze dwa razy się tak przejechałam, kiedy wyprałam chusteczki higieniczne, cała pralka zawalona, które były w kieszeniach Marka. I od tego momentu sprawdzam wszystkie kieszenie, spodnie, jakiś bluz i tak dalej. No i znajduję tam różne pierdoły. A to rachunki, a to chusteczki. Tylko, że rachunki jak się wypiorą, to się z nimi się dzieje. A chusteczki to są takie, że po prostu potem się rozpierzną po całym tym. Po całej pralce i ten. Dobra. To trzeba coś wszamać, bo już, że tak powiem, bok boku sięga. Jeżeli chodzi o żołądek, nie? Ostatnio jak widzę, że jest w śniadaniu awokado, to coś mnie kusi. Ja też wczoraj lubię. Wczoraj było przepyszne i dzisiaj, kolejny dzień, biorę awokado. No, a która to jest wersja z awokado, bo nawet nie widzę. Ta trzecia, czekaj, jajko w koszulce, bekon. Aha, to ja to jadłem. No tak? Dobra, no. Także... A ja nie wiem, ja może wyjdę w jajecznicę albo jakąś kiełbaskę tu. Ja ostatnio jajecznicę, kiełbasy... Nie? A to szakszukę bym proponował. Nie. Szakszuka ja nie jest lubię dobra. Jakoś tak pomidorowo, te sosy później mi tak... Ale tu mają dobrą szakszukę akurat. Jakieś. A ja wam powiem, że nie wiem, czy nie wyjdę, może wyjdę w szakszukę. O, będzie przynajmniej fit. Tak? Fit, tak. To przedważa.
powiem wam przed niedzielą jak znalazł. Wejdę myślisz, w niedzielę na wagę że to zadziała, i będę że jak dzisiaj sprycha. Zjesz szakszukę. Tak, dzisiaj szakszuka, jutro szakszuka, a w niedzielę ważenie. Nie, jutro żadna szakszuka. A co jutro? No robisz sobie szakszukę jutro w domu? Nie. Jutro jecznica na pieczarkach. Jecznica na pieczarkach. A nie masz tych grzybków zimej? Nie no, ostatnio. Na początek herbatki, u mnie jest herbata zimowa, Marzenka postawiła na tradycyjną. Ona się różni tylko tym, że ja imbir, konfitura pomarańcza imbir, jak się nie mylę. Ale musiałbym sprawdzić. Do tego jest limonka, do tego jest jeszcze pomarańcza i jest jeszcze rozmaryn. A ja herbata tradycyjnie. Do śniadania ja nie lubię. Takich, nie? Ani ziołowych, ani zimowych. Jeszcze była figa z czerwonym winem, jeżeli chodzi o tą tak? konfiturę. No. A tu robię na miejscu, pani powiedziała. Jestem ciekawa. Nie no, dawaj. No spróbuj. Ciekawe, gdzie smakowała. Nie no. Pomarańcza imbir chyba, jak się nie wiem. Grzeje. Imbiru dużo. Dobra. Parzymy. Zdrowo będzie. Jest i ono, jajko w koszulce. I co? Dobre pieczywo? Prezentuję. Pieczywo dobre. Ale zmienili jakby sposób podania, bo jak ja zamawiałem, to było wszystko na jednej kupce, że tak powiem. Mango. Bekon. Jakie mango? To jest sos... Nie, to jest awokado. Awokado. To jest sos chyba taki, ale musztardowo-miodowy. Nie wiem, nie gotowałam, trochę majonezu. Na sałacie wszystko, tu jest to jajko w koszulce. No ładnie. Sezamem posypane, no bardzo fajne. A u mnie proszę bardzo, tak jak mówiłem, szakszuka, dwa jajka. Jeszcze domówiłem sobie frankfurterki, ale podzielę się z Marzenką, bo... Nie. No, spokojnie. Masz dwa jajka w koszulce. Tak, tu są dwa jajka, no. To jest dobra szakszuka, mi smakowała ostatnio. Także smacznego. Pyszne śniadanie zjedzone. Teraz jeszcze musimy odwiedzić Urząd Miasta, załatwić kolejną sprawę. A potem w końcu idziemy już działać z tą mokrą robotą, jak to Marzenka nazwała. Jak widać, momencik widać, widać. Jesteśmy na... rynku w Chorzowie, już palm nie ma, ale za niedługo prawdopodobnie stanie choinka. Tam zawsze stoi mniej więcej, gdzie ta pani idzie. Dobra, idziemy do Urzędu Miasta. Dobra, bierzemy nasze narzędzia pracy. Między innymi wiadro. Tu są ciuchy i różne te klucze, nie klucze. Chociaż w komóreczce są jakieś jeszcze tam narzędzia. O, ma tylko taki wielki marek. A ten materac też bierzemy? O, daj od razu ten materac, daj. Tak. A teraz weźmiemy, wyniesiemy go, idziemy działać. Jestem ciekawy, powiem wam, trochę zwlekałem z tym bojlerem, no bo wiecie, jak człowiek nie jest czegoś... Zamknie. A, człowiek czegoś nie jest pewien, czy to się uda, to zaczyna zwlekać, nie? Chociaż ja wymieniałem, myśmy już wymieniali, pamiętasz? Kupę lat temu. To był, słuchajcie, dzień przed wycieczką szkolną, mieliśmy wyjeżdżać do Warszawy. Nagle wieczorem oglądaliśmy Gesslerową jeszcze, nie? Kuchenne rewolucje, sąsiadka puka. Dzwoni w nocy, wieczorem. Woda kapie z sufitu. Boiler szczelił. Ale to są najgorsze newsy. No. Wiecie, a ja mówię, jak to możliwe? No i... A że u nas wszystko jeszcze było w zabudowie, znaczy nadal jest, no to wiecie, u nas w łazience było spoko. A to sobie kapało wszystko ładnie z tyłu. Na całe szczęście ta woda nie leciała jakoś tak wielkim strumieniem, no ale trochę sąsiadkę zalało. Musiałem przerwać, bo przejście. No i wtedy, słuchajcie, powiem wam, że ubezpieczenie mieszkania to jest ratunek, jakich mało, nie? Bo przeważnie w takich momentach to wychodzi. Rzadko kiedy, nam właściwie tu nigdy, nam też kiedyś coś się stało, ale jakoś nie zgłosiliśmy tego i nie wypłacili odszkodowania. No ale tu wiecie, jak sąsiadka zgłosiła, no to od razu wypłacili. No, mam nadzieję, że uda się to zrobić szybko, sprawnie, zresztą jak zwykle będziecie na bieżąco tu informowani co i jak. I tu jest cały spirytus moment z tej sprawy. Boiler jest zabudowany. Trzeba teraz zdemontować częściowo tą zabudowę, mniej więcej do tego poziomu. Wtedy będzie się tam można z niego dostać, spuścić wodę i korzystać z wody. No. Także robotę. Mam nadzieję, że pójdzie sprawnie. Klucze są jakieś tam, ciuchy na przebranie, ale chyba na grzejnik. Chyba daruję sobie w tej koszulce drogę, a potem ją przebieram. Dobra, idziemy do Marka. Zobaczcie, jak to tu u nas wygląda ta robota. Woda z strumieniem płynie ale już się kończy. Do spłuczki. Woda z naszego bojlera. Marek przekręcił, słuchajcie, tamtą rurkę
wężyk tutaj jest zamontowany i woda bezpośrednio do spłuczki i co jakiś czas spłukujemy. Także Marek, co? Można powiedzieć, że się udało. Się to lepiej da zrobić, ale no cóż, wody dużo się nie wylało, troszkę gdzieś tam tylko, ale sąsiadka zalana nie będzie, także... No i właśnie o to chodziło, nie? Także, o, teraz spłuczka i znowu, ile tam tej wody jest? 80 litrów. No, także no. Trochę będzie jeszcze tego, czekam, czy widzieliście aktualnie, że tu mamy rozgardiarz. Także ja jestem zadowolona, że da się to zrobić, że to już jesteśmy... że tak powiem, zabezpieczeni i my i pani sąsiadka. Wprawdzie woda była zakręcona, żeby nikogo nie zalać, nie zrobić sobie problemów i innym. Także teraz będę mogła nareszcie, oczywiście musimy to też zabezpieczyć tam, odłączyć z prądu i ja będę mogła mieć tu dostęp do bieżącej wody, bo tutaj cały czas była woda zakręcona ze względu na tą awarię bojlera. No a teraz jak już, no wprawdzie będzie tylko zimna woda, bo wiadomo, bojler jest zepsuty, trzeba by było wymienić. Widzicie, jaką my mamy zabudowę tam, także czekajcie, o jesteś. Ale myśmy kiedyś, słuchajcie, spuszczali, jak wam mówiłem, gorącą wodę, to dopiero budzę. Bo wiecie, teraz ja sobie mogę rączkami tu. Ale zobaczcie, wymiana bojlera wiąże się z demontażem płyty gipsowej, kartonowo-gipsowej, no i... No bo wiecie, Marek to zabudował wszystko, nie? Może i to też jest taka teoria nie do końca dobra. Na taki boiler? No ale chciałbyś potem jak wymieniać... Ale już go raz wymieniałem, no widać, się. Widać tutaj ubytki. Litera. No dało się, ale faktycznie... Płytę dokupić, przemalujesz i ma... No także te 80 litrów wody to jeszcze trochę popłynie. Aktualnie bałagan i rozgawiasz, ale nieważne. Także wracając do bojlera. No, troszeczkę ja uważam, że jest za bardzo zabudowany, bo w razie awarii czy tam wymiany, potrzeby wymiany rozwalacie sobie pół łazienki. Także to nie do końca jest tak dobrze, że tak powiem, i przemyślane i dobra, ulokowane, ale innego jakby miejsca tu nie było. I tak to jest tak wciśnięta łazienka w to M, że udało się to zrobić, że mamy i łazienkę i prysznic, bo kiedyś tutaj tego nie było. Natomiast no, liczmy się z tym, że po prostu jak najmniej awarii i wtedy jest ok. Także my dalej spuszczamy wodę, to trochę potrwa, bo te litry, ale wszystko idzie do spłuczki. Fajnie, że udało się to tak zrobić. No i za chwilę chyba odtrąbi. Wszystko zrobione, ogarnięty bojler, wszystko zabezpieczone, nawet nie trzeba było jechać do sklepu. Wystarczyło wykorzystać stary wężyk tylko po to, żeby połączyć właśnie tą wodę ciepłą z zimną, w sensie odpływu, jak był kiedyś. Bojler też jest zabezpieczony, tu dodatkowo wkręciłem, bo w sumie woda cała zeszła, ale wiadomo, gdzieś tam jeszcze jakieś resztki są kapało, jest tylko tu dokręcić, jeszcze przy okazji naprawiona spłuszka, bo też gdzieś tam przeciekała, ale jest już wszystko Marzenka, jak tam słyszycie w tle, odkurzanie jakieś robi. Także bierzemy się za sprzątanie z wodą. Nadejszła woda. Pożyczyłam sobie od ciebie, jaka stara. Trochę kultury bym prosił. Myślę, że to jest troszeczkę inny rozmiar. Niż ale ona chodzi. Jest nówka nieśmigana, ty nawet kolory ma piękne. Jasne. No. Nówka, oddać paczkę. A my już w drodze, wszystko zrobione. Ale słuchajcie, przyszły tydzień to jest tydzień generalnego sprzątania tego starego mieszkania. Tak już zapadło, teraz idziemy do sklepu po różne środki czyszczące, po prostu będzie na błysk. No bo prawda jest taka, że tam długo nie sprzątaliśmy, oj, bardzo długo. No tak, a jeszcze był remont. No tam w okolicy był taki generalny remont kamienicy, wiecie, kurzyło się, więc teraz będzie, a z racji tego, że latem okna były otwarte, no to się kurzyło razy 7, a teraz już są, wiadomo, pozamykane, bo to jest inaczej, zima idzie, a jeszcze kamerkę trzeba włączyć. Także jedziemy do sklepu po różne akcesoria. Środki czyszczące, no. Czyścielnice. Do czyszczenia, nie? No, a Marzenka jeszcze jakąś paczkę oddaje. Tak, oddaję paczkę, no. Bo wiecie, przez internet czasami się zajmuje coś... Dlatego tak. Ja nie lubię przez internet takich. A ja lubię. Bo ja nie lubię po prostu teraz po sklepach jakoś łazić. Na miejscu szybkie zakupki. Jeszcze może się uda na kawę skoczyć. Przed odbiorem Michasi. Nie myślisz? Pół godziny i gotowe wszystko będzie. Tak, torby to konieczne trzeba zabrać, bo powiem wam, będzie tego sporo prawdopodobnie. Ręczniki to wszystko papierowe. Jedna tylko, myślisz, wystarczy?
Ja bym się wzięła na bogato. Na bogato. Zakupy zrobione, ale słuchajcie, najważniejszy zakup, proszę bardzo, papier nawilżony być musi. Tu wszystkie środki czystości oddzielnie, chusteczki takie. Jestem ciekawy, jakie będą, nigdy ich nie mieliśmy. Jakieś bioeko, no i oczywiście ręczniki papierowe muszą być. Nigdy za dużo. Nie, słuchajcie, ręczników papierowych, tak jak i papiera, papieru, co ja mówię, papieru, nigdy nie dużo. Dobra, to teraz można zakupy zapakować i jeszcze jakąś kawkę zaliczyć. W sumie dzisiaj nawet kawy nie było okazji się napić. Nie? A mogliśmy sobie zrobić, bo mamy tam ekspres wszystko, ale jakoś tak wyszło. A jakoś tak wyszło, że nie udało nam się. Człowiek zagoniony taki, no. Bilecik jest, nie ma obowiązku. Wykładania biletu w pojeździe. A to ci powiem. Ale nie zawsze to jest napisane. Ale teraz słuchajcie, widziałem pana, który chodzi tu, sprawdza. Ma telefonik, jakąś aplikację prawdopodobnie. Tylko nakierowuje kamerkę na numer rejestracyjny i od razu wszystko widzi. Nic nie musi wpisywać. No ciekawe rozwiązanie, nie? Tak. Czytuje od razu i mam. I od razu widzi, czy mandacik zostawi, czy też nie. Ile to teraz taka przyjmujemy? 150? 150, no widziałam. Zależy. Nawet w jednym miejscu 170 zł. Łe, to nieźle. Gdzie parkuje, zawsze sprawdzi, czy nie ma jakiegoś parkometru. Tak, ja myślimy dla Wszystkich Świętych, nie? Na tym, na Aldiku stanęli, a tam mają był parkomer, tak, znaczy działo. Tak, działający. I dostaliśmy taki, wiecie, taką cynk. Informację od pana, który wyjeżdżał, że tutaj jest, aha. Bo akurat tak niefortunnie trafiło, że to był środek tygodnia, nie? Wszystkich tak, Świętych. Tak, środa, no. No, a środa to dzień handlowy do automatu, jakby nie było. Dobra, mieszamy. Marzena mówi ekspresowa kawa, jest godzina, no za 15, pierwsza. To wyjątkowo późno jak na dzisiejszy dzień. Tak, ale przy piątku tak późno kawy się napić? Bardzo, bardzo dużo nam się udało zrobić, ale jeszcze mamy nie. Nie, no, najważniejsze przed nami, ale znaczy się za nami, bo woda już, za nami, bo tak. Już nie zaleje nikogo. I na to czekam bardzo długo, bo tego się obawiałam z racji, wiecie, tego, że woda to jest, no, lepiej nie igrać z nią. No, także teraz kawka i za 15 minut, nie no, to może za pół godzinki wybywamy i po Michasie. Ja już czułam potrzebę tej kofeiny. No. Ja. Pobudzi. No ja i też. Potem jeszcze kilka rzeczy innych. Tak jak zapowiadali, tak też się stało. Rozpadało się. Weekend ma być też taki deszczowy, a szkoda. 11 listopada właśnie, prawdopodobnie będą zawsze jakieś pikniki, no tak, nie? Tak, pikniki są. Na Stadionie Śląskim też ma być fajny piknik. Zawsze tam są i wozy jakieś wojskowe i dla dzieci. No ale jak będzie taka pogoda, to będzie kiepsko. No ale może nie będzie padało. Może. A rano było tak pięknie, pamiętacie? Jakie słońce nam zaświeciło po wyjeździe pod mostu. A tu proszę, nie wiadomo skąd, kiedy, jak, nagle chmurki, wychodzimy z kawy, a tu po prostu leje deszczek. No. Także my teraz sklepu, no, przy okazji obiad. Bo ja dzisiaj... No właśnie, dzisiaj jeszcze muszę zupę ugotować, no. A. Nie masz roch moczy i koniec. Czyli Marzena się gotuje zupę, ale najpierw kokosanki, słuchajcie. Kokosanki muszą wpaść. Tak, bo potem już zajmę kuchnię na dłużej, także najpierw kokosanki. I na luzie. A potem na spokojnie growa. A na jutro... Tradycyjnie na świętego Marcina to jest gęsina, ale... Przecież też jest wojskowa grochówa. Na tych piknikach. Moja nie będzie chyba wojskowa. Ale a czemu? Boczek jest fajny, kupiony. Będzie z boczkiem, będzie z, wiecie, wędzonką. Także nawet się wstrzeliłam, ale to tak jakoś wyszło, nie planowałam tego. No ale myślę, ale nie że... wiem, czy mi wyjdzie ta grochówa, nie? Ja wam powiem, że na pewno nie będzie taka dobra jak wojskowa, bo wojskowa jest zupełnie inaczej gotowana. O. Tak? No. Na drewnie opalana. Te kuchnie polowe na tym były na drewnie. A no kuchnie polowe, tak, tak. I na pewno jutro będą takie pikniki, na których będzie można sobie taką grochówę... To jest chyba norma. Zjeść, no. I to przeważnie nawet za darmo. Na takich piknikach jest grochówa. A my jutro, słuchajcie, koncert. Tak? Koncert, no ty, nie idziemy, Marek, nie? Śpiewasz? Nie, ty. Ja babcia nie śpiewam. Śpiewa. Tak, jutro będzie taki patriotyczny koncert znowu. A to jest jak też... Jak 11 listopada? Ja co roku chodzę na występy chórów różnych, orkiestra będzie, także będzie fajnie. A jeszcze co do bojlera, bo piszecie, żeby na przykład zamontować taki przepływowy ogrzewacz wody. Powiem wam, ja tam zamontuję bojler, ale mniejszy zdecydowanie. Teraz mieliśmy, jak się nie mylę, 80 litrów, a taka 20 tam zupełnie teraz wystarczy, tak żeby ręce umyć albo coś takiego. Kąpać tam raczej się nikt nie będzie, więc... A nawet w 20 litrach jedna osoba spokojnie kąpi, jak nagrzejesz wodę, nie? No, oczywiście.
Także zamontujemy na pewno taki mały boiler. Co do przepływowego ogrzewacza wody, powiem Wam, jest taki problem, że tam jest potrzebne dosyć duże, dosyć duża moc, jeżeli chodzi o prąd, i mogłyby się po prostu kabelki z Lekrza, wiecie, jak to jest w starych instalacjach, przegrzeć. Także duże natężenie by było, moc, i by wszystko siadło, więc bezpieczniej będzie zdecydowanie boiler, bo w boilerze to się woda grzeje trochę czasu, także chyba takie rozwiązanie wpadnie. Marzena z Michasią poszły odebrać zamówienie, bo Michasia się przygotowuje do białej szkoły. Oglądam takie cuda wianki, talerzyki, jakieś kubeczki ciekawe. No tak, to średnio, powiem Wam. O, tu jakieś są rzeczy jeszcze. Ale powiem Wam, jeżeli chodzi o świąteczne rzeczy, to bardzo mało. Więcej ciuchów jest. To jest ładne. No, LEDowa chyba, nie? LEDowa z prawdziwego wosku. No to też nawet widać, że jest tu takie lekko zrobione, no. Także zobaczę. A, i Marzena jeszcze kupiła te prześcieradła z gumkami, wiecie, rewelacją. Tak, już mam. Więc odbierzemy. Ale teraz tak patrzę i tu jest taki regał z różnymi takimi świątecznymi akcesoriami, foremki. No musimy, słuchajcie, upiec. Pierniczki były w tamtym roku, to w tym roku jakieś ciasteczka upieczymy chyba świąteczne. Ale foremek to u nas ci dostatek, więc... Ale zobaczyć, zawsze można, nie? No ta jest fajna, bo w tej dużej gwiazdce można wyciąć otworek na przykład małej gwiazdki. I ciekawie się będzie prezentowało. Co tu jeszcze ciekawego? Tu jakieś takie kubeczki. Dekoracje. No i tyle. O, i znowu świeczki. A to są trochę inne zdecydowanie. Jakieś LEDowe akcesoria. Świecące cudawianki. Można powiedzieć, że już wybrane. A tu jeszcze inne kolory widzę, są jakiś kurtek. A to jest takie, ja no, taką podobę. Także już, słuchajcie, za tydzień w piątek zobaczycie u Michasi na kanale, jaki wybrała sobie zestaw, teraz mnie widać. No tak, zestaw. Ale jeszcze musimy szukać czego? Kasku, kaski, gogli, no i rękawice. No, powiedz. Narty, buty póki co będą na miejscu, zapewnione przez organizatorów. To jest bardzo dobrze, nie? No bo tak by trzeba było jeszcze zainwestować, a to jest chyba najdroższe, że tak powiem, z tego wszystkiego. No, narty z butami, tak. Dosyć droga chyba impreza. Michasia wchodzi w świat. Chociaż myśmy nigdy nie kupowali, bo to pierwszy raz taki, nie? Taki zestaw narciarski. No bo my w ogóle narciarscy nie jesteśmy. Ja nie jestem narciarzem. Znaczy, jako dziecko próbowałem, ale nie wyszło. Ja z łyżwami próbowałam, ale też nie wyszło. No i cóż. Wkładka grzyby, dynia, gibon. No nie wiem co wejdzie. Są jakieś nowości, widzę. Wątróbka z grzybami, no to nie moja bajka. Chociaż ja wątróbkę, powiem Wam, że lubię. Drobiową. Ale nie tym razem chyba. Tu jest polędwiczka z grzybami. Stek. No wiadomo co jest, kofta. Ja Wam powiem, że chyba w to wejdę, no. Bo jak tu przyjść, to na koftę, nie? Albo na burgera. Chyba na burgera. Tak, ty burgera. A Marzena w ogóle mi, słuchajcie, pokazuje, i tu jeszcze nigdy nie nagrywaliśmy, tu nawet są poranki i śniadania. Obowiązują do godziny 12. Myśmy nagrywali obiad, nie? Ale w ogóle musimy wrócić z serią. Z serią smakujemy, tak? Bo nawet dopytujecie, kiedy będą filmiki na smakujemy, takie typowe, wiecie, że tam... Także seria smakujemy na pewno powróci. Ja się śmieję, mówię, sezon drugi. No bo była przerwa, to jakoś tak wynikło, wiecie co, bo tak, wakacje się nagrywało super, potem przyszedł okres szkolny, no to myśmy się głównie ukierunkowali na śniadania, ale śniadania to już jakiś przesyt, nie? Więc warto by znowu wejść w takie typowe dania obiadowe, według mnie, albo kolacje. A mamy kilka miejsc, które chcielibyśmy, nie? Tak, jest kilka miejsc do odwiedzenia, nawet tutaj w okolicy, ale wyjazdowe też, powiem Wam, i ja na przykład myślę, czy nie wystartujemy w pierwszej kolejności, jak się to nazywało? Ja, ale co to było? Nie, w tym, w Raciborzu. Wiecie. Braxton? Chyba dobrze, albo Braxton? Braxton chyba, Braxton. Tak, bo wiecie, teraz ten Braxton to lata po tym internecie i już. To jest tak jak niektórzy ten. No, jeszcze mamy inne. Także od tego może zaczniemy. Herbata zimowa w wersji z chmurką, ale ja Wam powiem, ja chmurki nie jem. Możesz sobie zjeść tą chmurkę. To jest wata cukrowa. Tak sobie mi to nie wpadło.
to jest jakaś taka guma. No, guma balonowa prawdopodobnie. Fajnie to się prezentuje, ale nie moja bajka. Także ja nawet cukru do tego nie daję, bo to jest sokiem malinowym, więc jest wystarczająco słodkie. Marzenko to trzeba ratować, póki można jeszcze. No i smacznego. Dobra, zamówienie złożone, czekamy. O, dziękuję. Kofta marokańska, proszę bardzo. Do tego grillowane warzywa. To u mnie zawsze musi być, bo smak jest najlepszy. Tak, tu są takie warzywa w sosie. Zapomniałem, to jest oliwkami bardzo dobre. Tu jest fasola też. Nie, ciecierzyca, przepraszam. Ciecierzyca, oliwki są bardzo dobre. Harissa, no i dwa ostre sosy jak najbardziej muszą być. U Marzenki jest burger. Ja też. No mój ostatni posiłek to było to śniadanie dzisiaj nam tym. Także smacznego. I na koniec dnia jeszcze zakupy małe, spożywcze. Proszę bardzo, wpadł soczek. Bardzo dobry, pomidorowy, nie z przecieru, tylko ze świeżego pomidora. No bo jakby nie było, mleko. Jeszcze jedno cynamon w laskach, zobaczę, czy jest jakiś taki ciekawy. A czy wiecie, ten cejloński, o. Ostrzek kupiłem, może chiński, nie wiem, bo nic nie jest na nim napisane. Ale pisaliście mi, że właśnie cejloński jest bardzo aromatyczny i warty spróbowania, no więc idę poszukać. Niestety, ale nie ma tego cynamonu, ale co znalazł? Burrata w takiej wersji. No, z truflami. Pierogi z gęsiną. No, ale nie myśl mieć innego miejsca, że się tak wyrażę. No, z innego sklepu, gdzie idzie kupiłem. Dobra, spróbuję taką, słuchajcie, buratę. Czy wszystkie są z tą truflą? Tak, wszystkie są. No, spróbuję. Ja lubię trufle nawet. Ale patrz, sobie nic nie wiecie, jak na coś. Także takie coś wpadnie na spróbowanie. Powiem wam co i jak. Dobra, jeszcze może coś tu znajdę, pogrzebię, to wam pokażę. No ale nie ma nic ciekawego. Więcej, co by mnie tak zachwyciło. Nie, wszystkie są z tą truflą. Proszę bardzo, że takiego nura zrobię. Grochóweczka się gotuje. Zapachy już. A to jest ten boczek, tu dałaś, co kupiłem? Boczek i żeberko, taka kość, nie? No kości są bardzo dobre na takie zupy. Pewnie, objeżdżamy. Prima sort. Tu popatrzcie, zmieniła się już dekoracja na moim ołtarzyku. Ale drugi powstał. Ale powstał drugi ołtarzyk. Zabiorę ten kubek, bo trochę szpeci. O. No. Bez komend. Michasia stwierdziła, że wygląda jak na cmentarzu 1 listopada. Znicze płoną wszędzie. Tu też jest znicz. Ale ja wiem, że słuchajcie, Marek lubi świeczki. Ale tylko w tym okresie. Tak, jeszcze jak mieszkaliśmy na tamtym mieszkaniu, to tych świeczek było mnóstwo. I faktycznie często zapalali. Dziennie. Codziennie. W tych lampionach dziennie jeszcze tam, co są. Jeszcze w lampionach i tu na stole. No to by można było przyjść, no, ale tu jest, wiecie, zamiast lampiona jest ten nasz, jak się to nazywa? Także takie małe zmiany. To jest w sumie wazon, a ja z tego zrobiłem świecznik. Kupiłem taką dużą świecę. Bardzo ładnie pachnie takim miodem, bo to jest chyba z dodatkiem pszczelego wosku, ale nie wiem, czy tak jest, czy tylko ma taki aromat, ale bardzo ładnie pachnie. Tu jest ta zwykła świeczka z Ikei. I jeszcze jedna uwaga. Muszę dokupić sól spożywczą, bo Marek po prostu wysypał mi. Tak, słuchajcie, ja nie kupuję pojemnik soli. Nie kupuję żadnych kamyczków, tylko sprawdzony sposób, zwykła sól kuchenna, rewelacyjnie, jak się świeczka wyleje albo coś, odchodzi bez problemu. Jak były kamyczki dodawane na starym mieszkaniu, zawsze się to sklejało i potem nie szło tego doczyścić. No tak, ale a sól... ja już prawie bez soli zostałam. Ale ile kosztuje kilogram soli? No szczerze mówiąc, to nie wiem nawet. Z 2 złote? Więcej. Ale i tak jest tańsze, że takie te kamyczki ozdobne. No to na pewno. Tam pół kilograma kosztuje chyba dychę, czy więcej nawet, no. A tu tak po taniości, proszę. A pewnie niektórzy się zastanawiają, kiedy się pojawią te
kokosanki. Jutro. Stwierdziliśmy, że dzisiaj już jest ciemno. No jutro będziemy je nagrywać. Tak, a pojutrze będą w niedzielę. Tylko jutro do południa nagrywam. No około 12, pierwszej. W każdym razie ja wam powiem tak. O 12. O 12? No, z poślizgiem. Jest ciemno, jakoś nie wiem czemu, ale ja wolę jak jest, się nagrywa za dnia, bo wtedy ten kąt tutaj, ja wam pokażę, no, jak na złość. O. Jest tak zupełnie inaczej, ja tak jasno, a teraz to wszystko takie ciemne, jakieś coś tam, światło sztuczne i mi się to za bardzo nie widzi, także trzeba będzie poczekać do jutra na spokojnie to sobie nagrać. I tak się prezentuje dzisiejsza kolacja. Wróciłem do sera, który kupiłem no już jakiś czas temu, chyba w tamtym tygodniu. No jutro się data ważności kończy. No. Ale spoko, zjemy. Dzisiaj na kolację, jutro na śniadanie. To jest niby ten solankowy podwędzany, ale to jest jakiś wiejski, nie wiem. Spróbuję. Jestem ciekawy, czy to tylko kwestia, wiecie, opakowania, czy całości oliwki, pomidorki, chleb. Wiadomo, chleb to jest razowy ze śliwką. Jeszcze zrobię herbatkę zimową. Nie wiem, czy ktoś jest chętny, bo ostatnio powiem wam, tylko ja piję herbaty zimowe. Nie ma jakichś takich euforii. Tu już, słuchajcie, ugotowany wam pokażę. Jak się to mówi? Patrzę, grochóweczka ugotowana. No jak to grochóweczka, nie? Także jutro będzie na obiad grochów. Będzie obiad typowo świąteczny, o, że się tak wyrażę. No jak to nie? No mówię ci, grochówka, bo jest. No wiem, tylko jeszcze by były dobre takie, wiesz, takie papierowe miski mieć. 11 listopada to jak? Jak znalazł. Panowie jak panowie, George w swojej bazie, do końca nie wie co z sobą zrobić, raz śpi, raz podskakuje. Rupert cały czas w klatce, jakoś też mu się na razie nie widzi, żeby stamtąd wyjść, a Marzenka montuje vloga. No, właściwie już wysyłam. A to musisz mi przesłać ten, bo tak. Muszę zrobić miniaturkę, proszę bardzo. Dzięki. Tu tylko zdradzę na razie takie coś, taki fotel ktoś tu wybrał, nie wiem o co chodzi. Ale dobra, to się wszystko dowiecie w swoim czasie. I jeszcze do dziadka Antka przygotowana wkrętareczka, ładuje się. Też coś będzie robił. Każdy coś, ale naprawdę. Zauważę, że przed świętami czy ludzie często... Koniec roku się zapowiada. No ja wam powiem, że przed świętami ludzie lubią remontować. Tak samo jak w majówkę, nie? To jakiś taki nasz polski gen. To jest, że no, lubimy coś robić. No a my... słuchajcie, jeszcze jedna rzecz. Co z tymi tapetami? Otóż tapety już są wycenione, wszystko jest przygotowane. Tylko, że na razie czekamy na termin. Dzisiaj mieliśmy się dowiedzieć, ale jakoś jeszcze ta informacja do nas nie przyszła, chyba że jeszcze przyjdzie. No ja mam nadzieję, że przed świętami tutaj tapeta będzie położona, bo by było super na święta. Ładnie, równiutko, czyściutko, wiecie, bielutko i tak dalej, i tak dalej. No. Także zobaczymy, ale nie, no ja myślę, że przed świętami tu na pewno będzie zrobione. A co do tego fotela, to powiem wam, szykuje się mały remoncik albo duża metamorfoza, ale nie tu. I na tym na razie zakończę. Dzień dobry, sobota, 11 listopada. Kawa czarna jest. Czekam. Święto dzisiaj. Narodowe. 105. rocznica odzyskania niepodległości. Dobrze, czas na pogodę. Tym historycznym akcentem rozpoczynamy dzisiejszy dzień. Późno, bo późno, ale wiadomo, sobota, weekend, o, więc trzeba odespać. Siebie, tak, ja mówię za siebie. Marzenka wstała godzinę wcześniej. Piękne niebo, powiem wam, chociaż tak. Jak widać, gdzieś tam coś próbuje się ładnie rozpogodzić. Nie ma zimno, jest tak rzeźkawo, bym tak rzekł. Sprawdzimy, jaka temperatura na balkonie. A Marzenka jak tam stała? Godzinę wcześniej, prawda? Dobrze mówię. Tak, na pewno. Ja już jestem przygotowana do nagrywania kokosanek. Jajecznica gotowa. Grochówka w lodówce. Kawa wypita. Jeszcze wcześniej miałam wodę z imbirem, kurkumą i miodem. Wiem, bo słyszałem jak nagrywałaś. Tak? U nas na balkonie prawie 10 stopni, no więc ciepło jest, powiem szczerze. Tu śniadanie się powoli przygotowuje. Dzisiaj będzie do jajecznicy sałata. Nie wiem, skąd się ostała. Jajecznica już gotowa, lekko przestudzona, taka jest najlepsza. Znaczy ja taką lubię, nie wiadomo, każdy lubi coś innego. Tu przygotowane do nagrania. Marzenka już tu lata z tymi, jak się to mówi? Blaszkami. I będziemy za chwileczkę nagrywać. Za chwileczkę, to momencik jeszcze. A potem będziemy świętować, idziemy na koncert. Pieśni Patriotyczne. Ale to nie jest, wiecie, banalny koncert, ponieważ w tym koncercie śpiewa babcia Lusia. Tak, bo moja mama jest chórzystką, chyba wiecie już o tym, chociaż może nie wiecie. Wczoraj chyba mówiłaś. Ale jest chórzystką już, może z 8 lat albo ile. No, Michasia była mała. Także
Zresztą, a nie, nie, to nie byliśmy razem w Katowicach. Nie? No ale dzisiaj, jak, bo Marek idzie dzisiaj, nie? No to chyba wam tu coś zapoda, nie? Oczywiście, będzie, pojawi się na relacji jakaś informacja, bez problemu. Marzenek, ale ty już przygotowujesz wszystko? Nie jeszcze. Bo ja widzę, że tu już idą takie tony, że... No wiesz, potem ja było... Ale to jest szybki przepis. Ja wiem, że szybki. 20 minut i jemy. Ale ja nie lubię, wiesz, robić czegoś potem na ostatnią chwilę. Chcę mieć chwilę czasu, żeby się przebrać, bo przygotować. Ogarnąć. Wyjeżdżamy potem. Nie, to nie ma tak. Ja muszę mieć zapas. Ja jadę po teściową, ja jadę po tatę. No to... Patrz. Ale czym? No właśnie. Bo te nożyczki, widzisz, te nożyczki coś miały. Bo ja wczoraj knota ucinałem ze świecy. No wiesz, co zacząłeś mnie i muszę teraz... Ale powiedz mi, kto poważny... Mówię po... No i popatrz. Marek, ale to jak knota wycinasz, to wyczyścić, nie? Ale Marzena, kto poważny, a że tak powiem normalny, jeszcze wycierał o bluzkę ręce? Nie, ja nie wycierałam o bluzkę, ja nie wiem, bo ja tutaj sobie tak wzięłam i tak sobie przyjechałam. O, prawda. No wiesz co, Marek, naprawdę mnie załatwiłeś teraz. A to mi nie... A ja wiem... Wytrzesz mleczkiem do makijażu. Do cifem najlepiej. Nie, słuchajcie, najlepszy jest po prostu... O, zwykły... Ja wam coś zdradzę jeszcze, pewną tajemnicę. No i teraz muszę się przebrać, nie? Od czasów korony, wiecie, ludzie używali różnych środków dezynfekujących i myśmy wtedy wpadli na pomysł, że najlepszy, najzdrowszy i będzie najpraktyczniejszy spirytus. Normalny spirytus, ten, który kupicie w sklepie. On tu jest lekko rozcieńczony z wodą w odpowiedniej proporcji. I słuchajcie, do dezynfekcji, do czyszczenia, do okularów. Płytę nim też polerujemy. Tutaj to całe szkło, powiem wam, że nic nie znajdziecie. No wiec, ale dosyć drogo wychodzi. Ale wydajne, ojej. Ale no bardzo wydajne to jest. Tak. To nie jest tak, że wiecie, ta butelka spokojnie wystarczy na miesiąc i wszystko tym, powiem wam, wyczyścicie praktycznie. No. Wiadomo, jest problem na przykład z klejem. Jak z naklejek, to wtedy spirytus nie daje rady. Spirytus głównie tłuszczy takie rzeczy. Ale kleja, bo coś, to znowu ten środek, co mamy taki, to wam pokazywałem chyba dziesiątki razy, ale czemu by nie pokazać jeszcze raz. Gdzie jest ten taki płyn, co tu mamy? To jest taka, wiecie, grota, o. To jest, słuchajcie, najlepszy środek do zmywania naklejek. Jak macie jakieś takie, wiecie, kupujecie na przykład różnego rodzaju przedmioty, na których są cenówki, a te niektóre cenówki schodzą ładnie, ale niektóre tak się przykleją, że mycie nic nie daje rady, a jak zaczniemy to szorować, to wszystko, że tak powiem, porysujemy i się zniszczy, a tym płynem on wam nie uszkodzi żadnej powierzchni, nic, elegancko schodzi klej. Prima sort. Dobra, ja biorę się teraz za śniadanie, potem nagranie, a my się oczywiście będziemy jeszcze widzieć i to nie raz, nie dwa. Śniadanie gotowe, szybko, sprawnie, ale powiem wam, że jak to sobie tu nakładałem i zobaczyłem tą sałatę, to od razu mi się przypomniały lata 80., 90., jak była faza, że wszystko podawano na sałacie. Także teraz biorę się za jedzenie ze wspomnieniem do lat dzieciństwa. Smacznego. Wszystko już przygotowane. Główny bohater dzisiejszego przepisu, czyli kokos, a dokładnie to wiórki kokosowe. Tak, ja się zastanawiam, wszystko mam, sól, to. Wszystko jest. Tak. Składników mało, bo to podstawa. Bardzo fajny, szybki przepis. Oczywiście warunek jest jeden. Jak ktoś nie lubi kokosu. A, no tak jak z orzechami. No tak, ale pyszny. Ale kokos też orzech. Orzech, tak. Dobra, bierzemy się za robienie przepisu. Pojawi się już jutro, a dzisiaj pieczemy, tak jak już wiecie, kokosanki. Ja wam powiem, że kokosanki kojarzą mi się najbardziej z odpustami. Nie? Jakoś tak. Ostatnio kupiliśmy na wszystkie światy. No też, bo to też tak jak odpust. To u nas na przykład na Śląsku na Buda, też, o. też stoją takie kramy. Można kupić sobie jakieś słodkości, oprócz tego, że obok stoją ze zniczami, nie? Zniczek, kwiaty. No, tak zawsze było. Ale to u nas tak jest, nie? Na Śląsku. A do tego odpusty. Chwila, moment, że tak się wyrażę. I popatrzcie, jakie piękne kokosanki już się pieką. To jest pierwsza porcja, a tu będzie druga. No, ile z tego wyszło? Tam jest 12, jak się nie mylę. Tak. A z tego będzie jakieś... 3, 4. Także około 16 takich dużych kokosanek wychodzi.
z tej jednej porcji, co w naszym przepisie, Marek Wielki. Także powiem wam, miałem rację, szybko, sprawnie. U mnie w domu, pamiętam, się robiło kokosanki. U mnie nie. Sporadycznie, ale się robiło. No, tak samo bezy się robiło. No bo wiesz, to były takie czasy, gdzie nie było słodyczy, takich rzeczy, więc jak sobie nie zrobiłaś, to nie miałaś. No, taka sytuacja. Ja jeszcze nie robiłam kokosanek. Nie? Nie. Tak? Ty robiłaś? Pewnie. Wszędzie pełno kokosu, nie? No to trzeba lubić kokos, tak jak mówiliśmy wcześniej. Także teraz tu jest ogarnianie, a potem będzie najpiękniejsze, czyli co? Testowanie. A ja teraz widzę, że tak się prezentują kokosanki. Ani grama mąki, ani grama budyniu. Ani grama cukru. Ani grama cukru, a słodkie. Powiem wam, nic tylko muczeć. Pychotka. Chrupiące. Wilgotne. Podpieczone. Tylko one muszą dobrze się wysuszyć. Wystudzić, wysuszyć. Masło czuć. No właśnie, masło czuć dobrze. Powiem wam, pyszne kokosanki. Prosty skład. Miód. Kokos. A reszta będzie jutro na przepisie. Także zapraszamy. No i tak, to są kokosanki z miodem, bo zazwyczaj najczęściej przepisy mówią o tym, żeby cukier. Myśmy tym razem spróbowali z miodem. Rewelacja. Polecam. Pycha. Jak sama nazwa wskazuje, kokosanki. Nie budynianki, nie ziemniaczo-mąkonianki, nie mąkonianki, tylko kokosanki. Kokos, jeszcze raz kokos. Ale wiesz co, mąki się też dodaje ze względu na to, że niby tam wilgotne. Ale one mają tyle tłuszczu, że one i tak są wilgotne. Naprawdę pyszne, a po drugie wiecie co, jak zrobicie takie kokosanki, upieczyć sobie, to ja wam gwarantuję, jak jeden dzień przetrwają, to będzie dobrze. Tyle w temacie. Zostały nam żółtka, nie? Tak, żółtka nam zostały i jest taki plan, żeby nagrać, słuchajcie, kogel-mogel. Nie wiem, czy kojarzycie, czy nie, ale tu na Śląsku się robiło kogel-mogel. Też bardzo prosty, szybki przepis. Także, kto wie, może będzie kolejny kogel-mogel, a ja póki co jeszcze dożeram resztki kokosanek. Znaczy kokosanek, które zostało. Zabierzemy ci z sobą, to poczęstują się babcie i dziadkowie. No. Także, przepis zrobiony. A jutro już pada. Dzisiaj na obiad miała być grochówka, ale z przyczyn technicznych musiała być przełożona na jutro. Proszę bardzo, pielmieni, do tego śmietana. Akurat jest pietruszka zamiast kolendry, bo nie ma kolendry. Papryczka, nie wiem czy ostra, czy łagodna, to Marzynka ją tutaj przygotowała, ale chyba ostra, nie? No i oczywiście musi być ocet balsamiczny, bo ja w tym zestawieniu, powiem wam, najbardziej lubię pielmieni, także smacznego. Zajadamy. Zwarci gotowi, przygotowani do wyjścia, ale jak Marzenkę zobaczycie, ale gdzie ona jest? Marzena się gdzieś ukryła. Nie szukam jakiegoś sali. Popatrzcie, no po prostu... Jak na święto. Marek to jak Marek, nie? Tylko, że bluza w wersji bez kaptura. No ale ciebie nie widać w twojej sukni. No i to jest tu śmieci, wiadomo, nie, do wyniesienia. Normalna kiecka, Boże. Ale jaka? Taka normalna. Stonowana, bym rzekł. Dobra, nie pieprz, idziemy, bo... Ja nie pieprzę, ja nie solę, ja tylko słodzę. Tak? Dobra, idziemy. Ewentualnie mioduję. A na dworze, powiem wam, bardzo przyjemnie. Nie ma za ciepło, nie ma za zimno. Ważne, że nie pada deszcz. I myślę, że przez to się udały wszystkie, wiecie, pikniki, wszystkie jakieś tam parady. Chociaż niektórzy pisali, że w niektórych rejonach Polski padało, ale z tego co widziałem, na przykład Poznań nie padało, Trójmiasto nie padało, jak do tej pory, nie wiem jak teraz. Czy Warszawa, teraz też tam masz, nie pada. Także pogoda, można powiedzieć, że nam dzisiaj sprzyja, pomimo tego, że chłodno, pochmurno, ale jest okej. Okay. My już w drodze. Najpierw zabieramy babcię Basię, potem dziadka Antka i jedziemy na występ artystyczny chórów. Na świętowanie. Tak jest, patriotycznie. Nagrywa. Jak przysłonię palcem, to nic nie widzę, powiem wam. Marzena tam patrzy. Nie no, ale ja wam powiem, że od rana, dzisiaj mam wrażenie, że jest po prostu niedziela. Jakoś tak, ten dzień się niczym nie różni od normalnej soboty, ale mentalnie coś mi się przełączyło. Nie? Czy też tak masz? No, przy świętach tak jest, nie? Że nam się wydaje, tak jak 1 listopada był w środę, mi się wydawało, nie? Że niedziela albo coś. Że no. Szybko się można przestawić, jak się okazuje. No ale cóż, jutro jest niedziela, także jeszcze weekend trwa. I
to jest piękne, jutro się można wyspać. A czy co niektórzy nie mogą się wyspać, bo co niektórzy też pracują albo wcześniej wstają, ale w naszym przypadku to będzie można odbić sobie cały tydzień. Już jesteśmy na miejscu, dotarliśmy do Chorzowskiego. Co to Marzena jest? To nie jest Dom Kultury. Tak, to jest Dom Kultury, nie Marzena? Starochorzowski Dom Kultury, a, tak. To dobrze. O, babcia Basia, dziadek no. Andek, dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Tu jakieś takie, nie wiem co to za stwory są. Ja nie wiem, czy nas tu puszczą. A jak nas wyjdziemy drugimi drzwiami? Wejdziemy. O, czyli głównym wejściem trzeba wejść. No. O, nie, nie ma od strony parkingu, nie ma tak dobrze. Dobra, idziemy. Idziemy głównym. Nie ma, chciało się iść na, wiesz... Na skróty. Na skróty. Koncercie. Było ładnie, było miło. Podobało ci się, ale się Marku? Skończyło. No pewnie, że mi się podobało. Tak? Babcia Basia już pod koniec szalała po tym. Bo, że tak powiem, po tej części artystycznej była druga część artystyczna, gdzie były takie utwory, ja może pokażę ulicę, gdzie były utwory współczesne, nie? Orkiestra grała. No, orkiestra, no i było wesoło. Chorzowski Brass Band. Tak jest. Który obchodzi 95 lat co roku. Chyba tak, to szczerze powiem, że nie do końca tak usłyszałam. No, ja to słyszałem, 95-lecie ma w tym roku. No, także bardzo fajnie i... Ale po drodze, wracając, była akcja... O, akcja policja. Ja już wiecie, ale to było w takim miejscu, że... Przy kościele. Przy kościele i już wiedziałam, o co chodzi, że będzie kontrola trzeźwości. A myślę, że przy 11 listopada to tak mogą się spodziewać różnych tam... spotkań, nie spotkań i, no i się zatrzymujemy tam szybka w dół, bo zatrzymujemy się na środku jezdni. A już się gonią. Nie. No, ale dobra. I no, kontrola trzeźwości. Proszę dmuchnąć. Ja już wiecie, ja już chcę brać mój wyrywać ten alkomat. Alkomat, tak? No, świeczka, czy jak ty tam zwie? Nie, wystarczy dmuchnąć, no i dziękuję, dobra. Ale skoro Marzena jedzie, to znaczy, że wyszło 0-0. Także ale jedziemy zatankować, ale auto, jakby co. Tak, jedziemy zatankować auto, ale różnie bywa. Bo wystarczyłoby może, żebym zjadła, nie wiem, kukułkę, nie? Nie, raz miałaś pan też ze spryskiwacza? Raz miałam ze spryskiwacza też. Musiałam zjechać na... No, to już chyba wielokrotnie też mówiliśmy o tym, że chwilę temu na przykład użyłam spryskiwacza do szyb, i za chwilę byłam zatrzymywana do kontroli trzeźwości i wykazało mi coś tam. No. Tak, widać się. Ja takie zdziwko na tego policjanta. Proszę zjechać tutaj. Nie, ale on pierwszy pytał, czy używa pani spryskiwaczy. Nie, najpierw mi powiedział, czy mam zjechać. I potem podszedł, mówi, czy używała pani spryskiwaczy. Panie władzo, ja w życiu tutaj nie nic po alkoholu. Czy używała pani spryskiwaczy? No mówię, tak. No to poczekamy chwileczkę, no i tam faktycznie po 3-4 minutach znowu ponowne badanie, no i mówi, że to tak czasami ten alkomat wykrywa, nie? No bo jest alkohol, nie? W tym płynie do spryskiwaczy. No także tak to też bywa, ale póki co jedziemy zatankować auto. A powiem dotankować. Ci, że spalanie wzrosło, bo było 9,2, nie? No 9,2, a było nawet miejscami 8,9, 8,7. Tylko teraz troszeczkę więcej jesteśmy, wiesz... W mieście. W mieście, światła, korki, skrzyżowania i... No i wzrasta.
No i tak to jest, ale i tak podobnie do Skody bardzo jest. Dobra, tankujemy. Dzisiaj paliwo, nie wiem czy tu widać, 6,54. Byliśmy trochę wyżej, to było 6,55. Nie wiem, tu jest jakaś taka stacja, tutaj zawsze trochę taniej. A w tym samym, że tak powiem, wiem, rejonie jest, nie? Ale dobra, zatankować trzeba, uzupełnić. Można jechać z powrotem do domu. Wróciliśmy do domu, a słuchajcie, tu pachnie czekoladą, jakby to była fabryka czekolady. A Michasia, naszą nieobecność, tworzy własne ciasto. Ciasto eksperyment. Coś... To jest podobny przepis jak na brownie, tylko że tu dodałam jeden trochę inny składnik niż tam, pewnie było. No ciekawe, co z tego wyjdzie. Wygląda ładnie, pachnie też obłędnie. Ale we vlogu zobaczymy, jaki smak. Możecie też zobaczyć, jak to na początku wyglądało. Ale dopiero będzie, nie? No w piątek. No, także w piątek będzie... U Michasi przepis na to ciasto czekoladowe, ale to nie jest brownie, a coś a la brownie. No. Się okaże, co to będzie. Masz, aż tu chodzi. Chyba zrobię sobie kawę. A to obowiązkowo. Ja jedną kawę pijam, coś mi głowa boli. Także... No jak ze mną przebywasz, to cię głowa boli. Boli to mi, rośnie. No to tak się gadało, słuchajcie. Jakby i głowa dupa rośnie. To mnie by musiała cały czas boleć. Ale no. Może już jestem w stanie, że to nie ma większego sensu. A ja teraz proszę bardzo, kokosaneczka. Dobra? Nie, ona nie jest dobra. Ona jest bardzo dobra. Tu jest ta forma. Ona jest pyszna. To jest ta mała formka. Sam kokos. Tak? No jest ta mała formka. To daj, podaj mi, ja to włożyłam. Dobra. Ogarniam się, słuchajcie, muszę się przebrać, bo ja nie lubię chodzić po domu tak jak po ulicy, mnie to irytuje. I źle się czuję, tak jakoś nienaturalnie. Więc idę się przebrać. Ale myślę, że większość ludzi zmienia. Gdybym ja miała w piecu teraz chodzić cały dzień, to ja wolę... Na luzie, nie t-shirt, jakieś getry, czy tam. No. Lekko rozciągnięte spodenki, idealne. Dobra. Wtedy wiecie, więcej wyjdzie, no. Idę się przebierać. Pychota. A, i będę potem jeszcze montował przepis na te pyszne, domowe kokosanki. Świętowanie świętowaniem, ale obowiązki, no i tak są, nie? Także ja teraz biorę za montaż przepisu, ale on jest w miarę przyjemny. Tu nie ma dużo elementów, bo prosty, mało składników. Marzenka, nie wiem co, vloga chyba montuje. Tak, na razie sobie jeszcze zgrywam. A ty dopiero się dałaś vloga. No, ale już kolejny, nie? Także... A tu proszę, kawka. Wspomnienie z kawki, dwa łyki po kawie, nie? No, ja widzę, że tam jeszcze z dwie chyba kokosanek. Nie, ja już nie wiem. Już dzisiaj, słuchajcie, mam dosyć kokosanek. Przyłapana na podżeraniu jakiś kokosanek, nie? Nie, Michał, nie. Michał się tak lubi kokosanki jak dziadek Marian. Tak? On nie lubi kokosu, no. No są osoby, co nie lubią kokosu. Nie lubią orzechu, no. Kokosu, niektórzy. Na przykład ja nie lubię rodzynek w cieście. No nie. Sorry. No jak można nie lubić rodzynek w cieście? Jak są w tym... Jeszcze jak są w makówkach, no to wiecie, to ale na przykład w serniku... W ogóle, w jakimkolwiek deserze nie lubię. A ja kocham te rodzynki. A był coś tam, deser sułtański? I są takie... Czekaj, pascha, no jak jest pascha, tam jest dużo bakali takich, nie? No rodzynki ogólnie dla mnie to w cieście to, nie wiem, jakoś nie trawię, jest to dla mnie takie, nie wiem dlaczego, skąd to się wzięło? Naprawdę. No, to powiem szczerze, że uwielbiam rodzynki, a im większe rodzyny, tym lepiej. W babce pycha, no, one takiej wilgotności nadają, co? Daktyli. Daktyle też lubię, no ja w ogóle bakalie lubię, nie? A makówki, słuchajcie... A myśmy zrobili, że nie ma przepisu na makówki, Marzena. Jak to nie ma? Jest. Nie ma? Nie ma. Jest. Nie ma. Nie ma, no. Aż mu ucho odstaje. Aż ci ucho... No, to jak słuchajcie, nie ma, w tym roku... Będzie, a jak jest, to nie będzie, no to zobaczymy. Święta z Marzeną i Markiem, ale Bożego Narodzenia, to w tym roku pojawi się karp w galarecie. Pojawi się makówki, bo razie. Nie było chyba, jak się nie mylę, na rynku. Co? Zubacz był grzybowy. Ja wam w ogóle to w jednej takiej tej wyróżnionej relacji te przepisy świąteczne... Teraz przyszliśmy, włączyliśmy telewizor i słuchajcie, ja tak jedna reklama, druga reklama, trzecia reklama, świąteczne. Ale mnie to nie dziwi. Świąteczne reklamy już. Już są chłopaki w sklepach. I wiecie, takie już pioseneczki, takie tego. Uuu. Myśmy z Michasiem rozpoczęli słuchanie piosenek świątecznych no, pierwszego. Też, tak. Jeszcze w październiku, no ale to Marzenka nas goniła. Czasami tu wieczorem, jak sobie tam coś jeszcze robię, po kąpieli. To ja tutaj słyszę już te chrystmasowe melodyki. Ja lubię, bo ja to lubię słuchać tak naprawdę do Wigilii, no pierwszy, drugi dzień świąt, potem już mi nie za bardzo to wchodzi tak jakoś. Tak? Taka psycha, nie? Nie no, na przykład teraz są takie powiedzmy sobie
piosenki świąteczne, ale potem już wchodzą kolędy. A, no to kolędy to są, wiesz, typowo takie. To jest inny klimat, nie? Znowu. Nie no, kolędy to są takie oficjalne i wszędzie tego nie będziesz słuchał, nie? To już taki nastrój buduje taki... Nie no, ja mam, powiem tak, dla mnie słuchanie na przykład kolęd podczas kąpieli by było słabe. Ale takie to piosenki... To są takie piosenki zimowo-świąteczne. No. Takie pieśni religijne. Już bardzo... No i to by było słabe, nie? Tak, zakorzenione i no, wywodzące się też i kojarzące się tylko z liturgią jakąś, tak? I z kościołem. No. Także jak idziemy szopki oglądać, jak jesteśmy na pasterce, jak jesteśmy na mszach świątecznych i już poświątecznych, jak idziemy na Trzech Króli, no to tam są kolędy, nie? A piosenki takie luźne są w radio. No i co? Kolędowanie, kolędnicy, kolęda, która chodzi, nie? Po domach, no także... No i Marzynka popłynęła w temacie. Czemu popłynęła? Dobra, ja się, słuchajcie, biorę... A wiesz, że kolędy to są bardzo stare pieśni? No wiem. O, ho, ho, wieki, wieki. Także... Zanim kolędy, zanim święta, najpierw będą kołkosanki. Przepis zmontowany. Proszę bardzo. A w międzyczasie Michasia upiekła to swoje ciasto. Tak się prezentuje. Pachnie bardzo ładnie. Jestem ciekaw, jak będzie smakowało, ale to się musi dobrze przestudzić, bo jeszcze ciepłe. No i tu się pojawiło sushi. Dzisiaj wpadnie, jutro jeszcze będzie na kolację zestaw. Wiadomo, jak u nas monotonny, stały, ale przynajmniej spróbowany i dobry. A to moje ulubione, to już wiecie, plus te. Także smacznego. Bierzemy się teraz za jedzenie, ja to jeszcze renderuję, Marzenka to przejrzy, czy nie ma jakiejś wpadki, bo to wiecie, różni ciemny ekranik, coś takiego. Także dzieje się. No i jak się rzekło, rzeczywiście w telewizorni Last Christmas, ale to puszczone przez nas, to znaczy przez Marka, przez Marka. Bo mówiłam o tym, nie wiem, chyba tutaj mówiłam, no, nie? Tu. Że zaczął się u nas sezon słuchania takich świąteczno-zimowych pioseneczek i tak siedzimy i Marek tak siedzi i mówi, ty słuchaj, kiedy myśmy ostatnio palmy podlewali? Dwa tygodnie. No i okazuje się, że późno, dawno, bo późno to jest, bo jest 21, ale po pierwsze, dawno, po drugie, powinna być podlewana palma wodą odstaną tak zwaną, czyli nalewasz, ona sobie stoi dzień, dwa, podlewasz. A filtrowaną? Ale odstaną. Ale filtrowana nie ma chloru. No to dobra, powiedzmy, że jest filtrowana i ta palma, tylko właśnie nie wiem, co znaczy na palmie, że ma takie... Także tak się palma prezentuje. Ale ona musi tutaj jeszcze dzieje, zostać. No, dzieje się. Popatrzcie tutaj sobie te końcóweczki. Brązowieją, więc albo jest przelana, albo nie. Jest za sucho. Kiedyś tam pani pisała, że to jest jakiś grzyb podobno. Tak? I teraz się obawiam, że to się potwierdzi. Dużo osób to napisze. Ale to dobra, jak grzyb to znowu co na to zrobić? Nie wiem. Matko. Znaczy my po prostu nie mamy szczęścia do tych palm, nie? Chociaż tam to spoko. No właśnie. Uważaj, bo kapie, jeszcze ją musisz zostawić, Marek, wiesz? Dobra, się niech ona sobie przeleje. Matko, i... Ja myślałem, że ale ja nie wiem, czy ty za malutko nie przelałeś. To jeszcze nie. Trzeba by było troszkę... Dwie konewki prawie. No ale to jest, wiesz, na taką ale susz... Ale już spoko ciężka. Nie, już jest dobrze, Marzena. A w ogóle to wam powiem, pojawił się nowy problem, bo Marek zaczyna zadawać pytania. Ty, Marzena, co my z tymi palmami zrobimy? Jak tutaj będzie miała swoje miejsce choinka. Bo normalnie to my mamy tam choinkę. Źle powiedziałam. Nienormalnie, tylko w święta. Grudzień, styczeń, końcówka stycznia. To właśnie w tym miejscu, gdzie palmy, stoi sobie choineczka. A że palmy są dosyć spore, szczególnie ta, którą ostatnio kupiliśmy, no to faktycznie, gdzie by tu je dać? Goście! No to jak świętujemy, to świętujemy, nie? Goście idą. Fałszywy alarm. Nie, no sąsiad. I to nie sąsiad dziadek, żeby ktoś nie myślał sobie. Dobra, także wracamy. Tak, pod palmą i koniecznie też napiszcie, o co chodzi z tymi tutaj przebarwieniami. To jest ewidentnie ususzone, nawet ja bym tak powiedziała. Reszta liści dosyć ładnie. Na to, o, tutaj widzicie? No, jestem no, ciekawa. Tak jakby...
O co tutaj chodzi z tymi końcóweczkami? No a tutaj mamy jeszcze jednego palmiarza, który sobie obrał tutaj bazę. Cześć George. Tylko George ogólnie to jest taki agresor, on nie lubi, nie. Dobra, to bierzemy się za drugą palmę. A ja miałam taki pomysł, żeby te palmy wywieźć na stare mieszkanie, ale one potrzebują mieć ile? 15 minimum stopni ciepła. Właśnie tego nie wiem. O, a tam chyba a troszeczkę zimą, jest nie mniej, będzie nie? Takiego szału. Także no, znają się takie rozkminy. No i druga. Ale patrzcie jak siedzi. Ale George się nie ruszy. Nie, nie, jego baza i koniec. No, a co tak? No czemu tak warczymy? Ojeju, jeju. Dobra. Także palmy wróciły na swoje miejsce podlane. Ta też ma tutaj takie, może to faktycznie jakiś grzyb. No ale dobra, na razie są i są. Ładnie wyglądają, ładnie się prezentują. Co mi jeszcze zostało do podlania? Monsterka. A ja już na to nie biorę. Zostawi ci tą konewkę? A dlaczego się nie bierzesz? Monstera to nie twoja, to jest twoja bajka. O, czyli mamy podział. Zobaczcie, Marek bierze palmy, no tak. No bo ja jestem palmiasty. No bo ktoś ma palmę, nie? A ja biorę monsterkę. Dobra, takie żarciki. Mnie się trzymają. Dobra, podlewam monsterkę i robię porządki. Ja robię w szufladach z bielizną wszelaką.